Mariusz Olkiewicz, IndyCage.pl, jesteśmy w warszawskim centrum atletyki, a jest z nami Piotr Strus, który już tę sobotę stoczy upragnioną walkę o pas ACB w kategorii średniej z Albertem Durajewem. Witam serdecznie. Siema, cześć wszystkim. No to jest to najważniejsza kwestia, to co mnie najbardziej interesuje, to jak to zrobić, żeby utrzymać przez tyle czasu formę i być pewnym, że to, co się wypracowało, nie jest zaprzepaszczone i wypali wtedy, kiedy ma wypalić, bo o tyle, o ile te dwa tygodnie pewnie nie mogły jeszcze, nie powinny zrobić tak dużej różnicy, tak no to przesunięcie miesięczne już może mieć spory wpływ. Myślę, że recepta jest dosyć prosta. Po pierwsze, trzeba bardzo chcieć. Po drugie, się nie poddawać. Po trzecie, otaczać się dobrymi ludźmi i dobrym teamem. A po czwarte, to wcale nie jest takie trudne. Myślę, że naprawdę bardziej to brzmi, że coś strasznego, niż tak naprawdę się okazało, że było to takie straszne, a w konsekwencji myślę, że to przesunięcie wyjdzie mi na dobre. To powiedz, jak to wyglądało, bo pierwszy raz, jak usłyszeliście informację, no to pewnie to był inny plan, niż potem został wdrożony przy tym drugim przesunięciu. Jakie to były odstępy czasowe, bo to dość krótki okres czasu pomiędzy pierwszym przesunięciem a drugim był, jeżeli chodzi o poinformowanie Was chyba. Czy taki krótki? Nie, to było mniej więcej 2 tygodnie, tak więc to się regularnie przesuwało. Tak naprawdę, wiesz, nic wielkiego się nie wydarzyło, bo tutaj w WCA pod okiem trenera Jocza cały czas taktykę i tak zwany game plan cały czas drążymy i po niego będziemy jeszcze dzisiaj realizowali na tarczach, w klatce. Troszeczkę się zmienił ten proces przygotowania fizycznego, wiadomo, no bo gdzieś gdzie miał być pik tej siły, nagle musieliśmy trochę zwolnić, stłumić organizm po to, żeby on wystrzelił w innym momencie. No ale nad tym czudowała Karol Kosak, tak więc ja jestem spokojny, czuję się silny, czuję się przede wszystkim rewelacyjnie przygotowany kondycyjnie i jeżeli tylko jakiś inny czynnik nie zagra negatywnie na to, no to myślę, że będę prezentował formę, którą prezentowałem na sparingach, a naprawdę, powiem szczerze, samemu nigdy nie czułem się tak dobrze, naprawdę. Wielokrotnie wiesz dobrze, że robiliśmy te wywiady przed walkami i zawsze mówimy, że się super czuję. I naprawdę teraz się bardzo super czuję, się rewelacyjnie, więc zatem wiesz, jak ja mogę się inaczej czuć? Ja mam walkę mistrzowską, jadę, nic nie mogę stracić tak naprawdę, bo gdyby nawet odpukać się wydarzyło tak, że przegram tą walkę, to przegrywam ją z mistrzem, wygrywam, to ja zyskuję wszystko. No to prawda, ja rozmawiałem i też z twoim menadżerem i ze swoimi sparring partnerami, ja mówię o rozmowach tych poza kamerą oczywiście, no to wszyscy pod olbrzymim wrażeniem twojej formy. To są gdzieś tam rozmowy sprzed jeszcze pierwszego terminu, dlatego to moje pytanie, bo albo bardziej taka zagwozdka, zmartwienie, no przecież nie będę nikomu wciskał kitu, że jestem obiektywny w tym pojedynku, no przecież to byłoby, no nie róbmy jaj, tak, no jakby wiadomo, że kibicuję tobie i tyle, i to jakby jest normalna sprawa, dlatego też to jest istotne. I chciałbym się zapytać, jak ty czujesz, jak twój pojedynek w twoich oczach, dla ciebie jest najważniejszy w karierze prawdopodobnie, no to jest normalne, naturalne, natomiast chyba już rozmawialiśmy gdzieś jakiś czas temu o tym, jak myślisz, czy to jest jeden z najważniejszych pojedynków w polskim MMA w ogóle, czy ty byś tego tak nie klasyfikował, czy ciężko to porównać do innych pojedynków? Ja nie mówię, nie chodzi mi o kwestię medialną, tylko czysto sportową. Znaczy, ja w ogóle się nad tym nigdy nie zastanawiałem i powiem ci, nikt nawet nie aspirował, że to jest jeden z najważniejszych pojedynków. Myślę, że każde starcie gdzieś tam mistrzowskie w sportach walki, nieważne czy mówimy o boksie, czy o judo, czy o MMA, kickboxingu, czy o czymkolwiek innym, to zawsze jest duże wydarzenie dla rodaków i na pewno każdy, mam nadzieję, stoi za mną w tej walce i życzy mi jak najlepiej. Czy miałbym to gdzieś tam porównywać do jakichś walk, nie wiem, Janka Błachowicza albo Damiana Jankowskiego? Nie, myślę, że my wszyscy patrzymy to w ten sposób, że to są najważniejsze walki, ale przede wszystkim dla nas. I gdybym miał powiedzieć, że to jest taka najważniejsza moja w życiu walka, to wiadomo, no tak, bo pierwszy raz dostaję szansę o pas i walki i jakby wszystko się składa tak, że to napięcie rośnie, tylko jak tak sobie pomyślę, zastanawiam się nad tym, to każda walka do tej pory była najważniejsza dla mnie w moim życiu, bo wiadomo, że bardzo pragniemy wygranej.
Nie da się porównać tego pragnienia z niczym innym, bo wiesz, kiedy odczuwasz głód, kiedy odczuwasz chęć picia, to to pragnienie jest największym pragnieniem, jakie ty masz. Jeżeli jesteś chorym człowiekiem, to najmocniej w życiu pragniesz zdrowia. I tak samo jest tutaj. Ja mam wszystko naprawdę, ale wszystko na naprawdę super pozycji, czyli nic mi nie dolega, nic mnie nie boli. Mam wszystko, czego potrzebuję, mam wspaniałych ludzi dookoła siebie. Brakuje mi teraz tylko zwycięstwa. I tego pragnę najbardziej na świecie w tym momencie, gdybyś miał powiedzieć, co jestem w stanie za to dać. Jestem naprawdę w stanie bardzo dużo za to poświęcić i za to zapłacić. Nie wdawałbym się tutaj porównania, czy życie, czy kalectwo i chorobę, bo to za grubo trochę. Wiadomo, że nigdy bym nie przełożył wygranej w MMA ponad swoje zdrowie, czy zdrowie swoich bliskich, czy nie wiem, inne bardzo ważne kwestie w życiu. Ale w danym momencie, kiedy mam wszystko inne, to jest największe pragnienie w moim życiu. Zdobyć pas ACB w kategorii średniej. Do tego oczywiście pokonanie Alberta. Wiem, bo też mamy przyjemność tutaj otaczać się chłopakami z Czeczenii. I tak samo rozmawiałem z nimi. Oni mówią, słuchaj, dla nas też to nie jest łatwa sytuacja. Lubimy Alberta, lubimy ciebie. Wszyscy chcemy, niech wygra lepszy, wszyscy chcemy tego samego, żeby to była dobra walka. Ja naprawdę bardzo dużo serca włożyłem w te przygotowania, bardzo dużo czasu, bardzo dużo emocji i bardzo dużo, myślę, że może nie łez, ale potu, takich kropli, solidnych kropli potu. No i mam nadzieję, że to zaowocuje i że będę w stanie naprawdę pokazać całemu światu, że to będzie dobra walka, zwycięska dla mnie. A propos tych kolegów, którzy kibicują również Albertowi, jest ich kolegą, nie martwisz się, że jakieś przecieki a propos twoich przygotowań mogły trafić tam do obozu Durajewa? No ale na szczęście nie martwię na pewno i wręcz nawet daję taki kredyt zaufania, że nie, że na pewno to nie dotarło do Alberta. I teraz są dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, czy po pierwsze Albert w ogóle by chciał to słyszeć, bo ja na przykład bym nie chciał słyszeć, co Albert robi i tak dalej, wiadomo, bo to gdzieś na poziomie takim, jak ktoś ma dwie walki, jedną walkę, nie wiesz nic o człowieku, no to fajnie widzieć, co on ma mocne, co ma słabe, albo na przykład, że nie wiem, trenują backfist na początek. No super, no. Słuchajcie, na backfist, a tutaj jest hajki. Dokładnie. I teraz to jest jeszcze jedna kwestia, czy ty chcesz o tym słyszeć, czy tego nie chcesz słyszeć, bo albo się nastawisz tak, że będziesz tylko bronił góry, a dostaniesz na wątrobę i leżymy, albo faktycznie wykorzystasz tą informację. Druga kwestia jest taka, że no, nie chciałbym wierzyć w to, że chłopaki mogliby przekazywać i tak dalej, bo myślę, że to już jest taki poziom sportowy, że my mamy na tyle dużo informacji, zarówno Albert o mnie, jak ja o Albercie. Mamy, no ja mam 13-3-2, taki rekord. Albert 13-3. Jest to mega fajne zestawienie nawet dwóch zawodników z identycznym niemalże rekordem. Mam dwie walki więcej od Alberta, jeżeli chodzi o zawodowy rekord. Dwa remisy fantastyczne. Tak więc, jeżeli chodzi o porażki i wygrane, jedziemy na tym samym wózku. No i teraz, czy z drugiej strony, mi coś by dały te informacje? No nic, no, każdy zna swoje mocne strony, bo widzieliśmy, oglądaliśmy swoje walki, na pewno on tak samo oglądał moje. Każdy się nastawia na jakieś tam realizację swojego planu tej walki, no i na skończenie tej walki. No i tak naprawdę myślę, że to całkowicie nic by nie wniosło, bo to, wiesz, to jest jedna kwestia taka, ja, Albert, chłopaki z Czeczenii. Tak samo mamy za chwilę podobną sytuację w walce Damian Jankowski i Michał Materla. Ja się przyjaźnię z Michasiem, przyjaźnię się z Damiano, razem trenujemy, hektolitry potu razem wypacamy tutaj na macie. Nigdy, ale to nigdy nawet nie pomyślałbym o tym, żeby cokolwiek przekazać Cipkowi z naszego obozu, bo po pierwsze jest to bardzo, ale to bardzo nie fair w stosunku do Damiana, ale i wobec samego siebie. No jakim trzeba być, to wypikamy to, kim trzeba być, żeby coś takiego robić. To jest nasza robota, to nie jest ściąganie na egzaminie, bo oszukujesz system, tylko oszukujesz drugiego człowieka, no po prostu. I to dość, że człowieka, to jeszcze kumpla, więc, a to jest największe kurestwo, jakiego w życiu można się dopuścić po prostu. Badania antydopingowe. ACB podniosło ten temat jakiś czas temu, mieli je robić, sprawdzać. Wiem, że przy okazji tych walk mistrzowskich gdzieś ten... Łyżkę wody, dobra. Oczywiście, oczywiście. Muszę dokończyć dzisiaj. Czystej wody, rozumiem, oczywiście.
Czy to coś w tej kwestii się zmienia, zmieniło? Czy przed tym pojedynkiem będą, po, w trakcie, jak to wygląda? Słuchaj, z tego co wiem, to właśnie takie, że podnieśli ten jakby poziom tych badań, ale nic więcej nie wiem na ten temat. Mieli faktycznie przyjechać przed walką w Malmo do mnie, nie, przed Londynem jeszcze mieli przyjechać. W końcu przełożyli galę i się to skoro zmyło, że... No potem zaczęły też być problemy oczywiście tam w środku federacji, tak więc no myślę, że tych testów nie było, no i chyba teraz już nie będzie. Aczkolwiek to nie ma to znaczenia żadnego, tak więc testy były już raz w ACB, ja je przeszedłem pozytywnie. Oczywiście wykryto jakieś tam substancje, które teoretycznie na listach WADA były zakazane, no bo to był jakiś tam lekki diuretyk. Tego też nie można na przykład w UFC zażywać. No my wtedy tego nie wiedzieliśmy, też są troszeczkę inne zasady, jeżeli chodzi o antydoping w ACB, ale ja na przykład naprawdę jestem za tym, żebyśmy wprowadzili te badania antydopingowe, otwarte, czyste, każde równe zasady. Sprawdzajmy się naprawdę co miesiąc. Razem z Twoją galą zostaje wprowadzone pay-per-view. I teraz mam dwa pytania w związku z tym. Pierwsze jest takie, czy to sponsorom się podoba, no bo to nie będzie oglądalność w Polsce, mówię o polskich sponsorach, na poziomie 10, 20, 30 tysięcy sprzedanych subskrypcji. Jak sponsorzy reagują na takie pytanie coś? Pytanie jest takie, czy do tej pory było to na takim poziomie oglądalności, bo ja takimi informacjami nie mogę tutaj, nie ma takiej wiedzy po prostu. Teraz tak, koszt zakupu pay-per-view 10,81, tyle ściąga z konta, potwierdzone. Dziękuję. No, myślę, że to nie jest majątek i... Bez prowizji. I każdego, kto będzie chciał w dobrej jakości, mam nadzieję, że ACB dopełni wszystkich... Zawsze ma dobra jakość na YouTubie, czy gdzie, tak, za darmo nawet. Wiesz, teraz zaczyna się taki, że odpalają płatną platformę i nie daj Boże, będzie skucha. No coś tak. Się zatnie, coś nie będzie działało. To jest największa wtopa, jaka mogłaby być. Nawet już mówię, już nieważne... ile to by kosztowało. Jeżeli dadzą to za dychę i to nie będzie działało, to tragedia. Jeżeli będzie wszystko działało i każdy spełni, w sensie oni spełnią warunki jakości tego wszystkiego, to myślę, że nikt nie zbiednieje i myślę, że ta rzesza fanów ACB, ona jakoś diametralnie nie spadnie po prostu i myślę, że każdego naprawdę zostać, żeby wykupić to, a będzie miał świadomość, że nie będzie musiał chodzić jakichś streamów, szukać, wchodzić po internecie, streamów nielegalnych szukać, gdzieś tu będzie mu się zacinało, tu cięło, tu to tamto. Myślę, że nie, że to jest taka kwota, że naprawdę każdy podoła i nie będzie to miało takiego odbicia, że nagle oglądalność mojej walki czy Daniela Omielańczuka, ona mocno spadnie. Co do sponsorów, to jest ta sama historia. Moi sponsorzy myślę, że nigdy do końca się nie obracali w liczbach oglądalności tego wszystkiego. Oni wiedzą, że ja się w 100% angażuję i nasze umowy sponsorskie są troszeczkę inaczej stworzone. Ja nie mam jakichś tam zapisów, że ja mam zapewnić oglądalność milionowe. Ja po prostu mam trochę inaczej wszystko skonstruowane. Staram się wszystkich godnie i równo reprezentować i myślę, że czym... Nawet za jakiś czas ta walka, ta gala będzie płatna 30, 40, 50 zł, to nie ma to żadnego znaczenia dla moich sponsorów. A taka informacja, nie wiem czy wiesz, że my mamy mieć procent też jako zawodnicy ze sprzedaży. No linki polecające chyba powstały już, tak? Linki polecające, tak więc wszystkich zapraszam, jak już kupujecie, no to strus trzeba wpisać jako ten kod, który tam jest linkiem polecającym. No i zawsze z tego co wiem chyba 5% z tego jest, więc no nie będę tu się wygłupiał i liczył tej kasy, bo mogłoby mi się słabo zrobić, z nadmiaru oczywiście. Tak jest, z nadmiaru. Kuba Maurycz, dieta nic się nie zmienia, wiem, że było spotkanko, więc to już, no to już Kuba nie będę pytał, Kubie mamy wiem, małą zmianę, bo prowadziliśmy nowy proces zbiegu. Teraz wjeżdżamy z glutenem na ostro, przeładowujemy się glutenem, cukrem i tłuszczami trans. No, bułka, banan. Z zagryzionym miodem z Biedronki i to jest najlepsze. Nie, a tak poważnie, no to idziemy w... Nigdy nie robiłem tego zwijania wagi wodą. Tak więc mam nadzieję i gdzieś tam jestem dobrej myśli, że to tylko pójdzie nam na plus. Wszyscy to jakby moi koledzy robią, są zadowoleni, że te 3-4 kilo to po prostu zlatuje z tego. Faktycznie, no dzisiaj mam 9 do szarpnięcia jeszcze. Jeszcze mi zostało, myślę, że tak 2 litry. Źródlanej pijemy? Tak. Czy wszystko jedno? Czy to nie, koniecznie źródlane? Znaczy nie, chodzi o to, żeby była jak naj... Kiepska promocja żywca wyjdzie. Jak najgorszej jakości. No daj.
No chodzi o to, żeby miała jak najmniej... To jeden sponsor odpadł. Jak najmniej minerałów, po to, żeby ta woda potem była jak najszybciej usunięta z naszego organizmu. Taki trochę jak detoks, nie? Żelana potem dobra na detoks organizmu, że bo minerały się zatrzymują, a żelana przelatuje. No, no tak samo chyba tutaj chodzi o to, żeby ona jak najszybciej wylatywała z nas, tak więc... przepraszam wszystkich, wywiad dzisiaj nie będzie długi, bo już tu noga przybiera jedna i druga, nie? Dobrze, chciałbym w takim razie już zejść z twojego tematu jeszcze takie ostatnie kwestie. Roberto Soldicz był u was, zresztą na obozie był i tak dalej, zaadoptował, zadomowił się, można powiedzieć. Jak oceniasz Roberto, nie jego formę w ogóle przed walką teraz z Rikusem, tylko po prostu jak oceniasz zawodnika, jego w ogóle umiejętności techniczne, jakiekolwiek sport, całkowite? Posłuchaj, to jest tak, super człowiek, super kumpel, super sparring partner, super gość taki naprawdę do codziennego gdzieś tam kontaktu z nim, bardzo pomocny, otwarty, myślę, że oddał nam tyle samo, nazwijmy to, ciepła, co my mu daliśmy tutaj w klubie, zaangażował się naprawdę, pojechał z nami na obóz, gdzieś tam razem się dociążaliśmy, ścigaliśmy się, wołaliśmy do siebie dawaj, dawaj. On ma walkę o pas, ja mam walkę o pas, więc nawet jak któryś tam nagle któregoś wyprzedzał, to mu przypominał o tym. Więc naprawdę mega fajny gość. Jeżeli chodzi o jego umiejętności, to tak samo naprawdę mnie zaskoczył. Już kiedyś miałem z nim przyjemność wcześniej tak trochę robić parteru. Ma naprawdę bardzo solidny parter i to mnie zaskoczyło, bo z Borysem Mańkowskim on tego nie pokazał. On od tego parteru trochę na początku uciekał i myślałem, że to jest gość, który po prostu stójkowo jest bardzo mocny. Okazuje się, że on jest i mocny stójkowo, i parterowo, naprawdę. Jakby jest to kategoria niżej ode mnie, jest lżejszy. Ciężko było go poddać, bardzo ciężko go było poddać, bardzo ciężko go było zdominować. Jest bardzo wszystkim dynamicznym zawodnikiem. Fajną ma stójkę, jest mańkutem, jest niewygodny. Myślę, że naprawdę jego przyjazd zaowocuje na mojej walce też bardzo, bo wszystkim miałem mańkuta, a Albert Durajew często zmienia pozycję. Tak więc naprawdę... No zresztą gdzieś tam ostatnio nawet miałem urodziny, wysyłał mi życzenia, więc mamy taki kontakt naprawdę fajny ze sobą. Zaprosił mnie do Niemiec, tak samo, żebym przyjechał, że on wszystko tam ogarnie, tak jak my jemu tutaj, to on tam nas zaprasza, że ile chcemy, sparring partnerzy, wszystko, ile chcemy zostać, tyle możemy sobie być w Niemiec. Naprawdę super gość. I myślę, że jeżeli tak jak zapytałeś o tą walkę, że nie pytasz o walkę z Drikusem, ja myślę, że teraz Solisz idzie na tą walkę mądrzejszy, o pewne doświadczenia i naprawdę... Ja jestem skłonny powiedzieć, że ta walka będzie na plus dla niego, bo myślę, że jest w stanie to zrobić. A jesteś w stanie walkę Mańkowski, wróć, nie Mańkowski, Janikowski, Materla jakoś wytypować, czy to nie wypada? Nie, to jest po pierwsze, to nawet nie chodzi o to, nie wypada. Ja w ogóle od tej walki bardzo mocno stronię, bo to jest bardzo ciężki wybór dla mnie i mentalnie, i ja będę bardzo tą walkę przeżywał też, bo się bije dwóch moich kolegów, z jednym i z drugim, przygotowuję się do swoich walk, jeden i drugi jest dla mnie pewnymi idolami do naśladowania, tak więc bardzo mi ciężko będzie tą walkę oglądać. Naprawdę uważam, niech wygra ten, tak jak tutaj często mówię, niech wygra ten lepszy, niech pokaże, że to on jest, ale na zasadach naprawdę fair play i mówię, i gdyby Damian do mnie zadzwonił, prosił mnie o pomoc, pomogę, Michał zadzwoni, pomogę, każdego równo obdaruję tym, czym mogę. No dobrze, w takim razie na koniec to, na co czeka cały świat, Conor Khabib, 6 października. Jaki jest twój typ? Czy różni się twój typ od tego, komu kibicujesz, czy nie? Znaczy, ja jestem jakby trochę fanem McGregora, ze względu na to, że jakby imponuje mi jego sposób zarabiania pieniędzy. I ogólnie też w pewien sposób jego psychika. Gdzieś tam niedawno rzucił mi się jakiś jego cytat z wypowiedzi, że zapytał go dziennikarz, jak sobie radzi z hejtem. On powiedział, że no, wyciera sobie łzy pieniędzmi. Tak więc to naprawdę jest super, nie? No super gość, że potrafi strzelić taką ripostę. Ja jestem ogólnie fanem takich ludzi, którzy potrafią się tak szybko odnaleźć w pewnych sytuacjach. Sportowo zgodzę się tak samo z wieloma jego wypowiedziami, że wcale siła nie jest najważniejsza w sporcie i w MMA. Ważny jest timing. To na pewno.
Tak więc tak naprawdę nic nie jest ważne. Ważne jest to, żebyś miał swój dzień i żebyś tego dnia był lepszy od tego drugiego. I to jest prawda. Jeżeli miałbym dzisiaj postawić pieniądze, no to stawiam na Khabiba. Wbrew temu, co zachwalam McGregora, uważam, że Khabib to rzemieślnik. Wywróci, każda runda tak samo wywróci, skontroluje, powybiera te swoje nadgarstki, powiąże McGregora i tak tą walkę wygra po prostu. Jeżeli zdarzy się tak, że Khabib padnie po ciosie McGregora, też się będę cieszył, naprawdę, to nie jest tak. Tylko mówię, gdybym miał stawiać hajs, to leci na Khabiba, bo uważam, że tak tą walkę ja widzę w perspektywie tych poprzednich ich walk, czasu i jak to wszystko wygląda. Więc no, nikt nie lubi tracić hajsu, więc ja bym się nie chciał pozbyć swoich pieniędzy, więc moim zdaniem idzie to na Khabiba, ale mówię, jak ten werdykt by nie poszedł, to ta walka na pewno będzie hitowym starciem, aczkolwiek wcale nie oczekuję od niej fajerwerków. Wręcz uważam, że właśnie będzie taka przeciętnie nudna, nic wielkiego, na pewno nie będzie to jakieś wow, które nagle nas zaskoczy i będzie sztosem. No na pewno będzie to mocić z tym, z DC, no tutaj to na pewno nie widzę tego tak. I oby nie było nagano z Lewisem też. Tak, dokładnie tak. Dobrze, Piotrek, ja dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i za wywiad. Jutro życzę Ci udanego lotu. Chciałbym Ci również złożyć spóźnione życzenia urodzinowe. A życzyć będę Ci tylko szczęścia, bo to Ci wystarczy, a prezent załatw sobie sam w sobotę. Dokładnie tak. Nie dziękuję, żeby niczego nie zapeszyć w takim razie i oczywiście wszystkich zapraszam do śledzenia. Kupcie te pay-per-view, ja Wam to zwrócę wszystko emocjami, tak więc na pewno warto. Jestem naprawdę w formie życiowej. Kiedy jak nie teraz, naprawdę. Mogę tylko tyle powiedzieć. Wiadomo, że dam całe serducho, żeby pas w niedzielę wrócił na Chopina do Warszawy razem z nami. Pozdrawiam, cześć wszystkim. Tak jest, dzięki i do zobaczenia po walce. Dziękuję.